Dzień dobry. Dzisiaj kończymy to, co nie wyszło z planem, czyli te dwa nasze odkłady. Podajemy mateczki, odkłady są zrobione. Wyszło na to jednak, że w tym ulu, który zaczęliśmy przeglądać, pierwszy film zatytułowany Nie zawsze zgodnie z planem, wyszło na to, że jednak mateczka tam była, była w miodni. Ja ją odłożyłem na bok, nie sprawdzając. Widzieliście to wszyscy. Później redukując o jeden korpus, przekładałem te ramki, wyjmowałem puste, zabierałem i tak dalej, aż do trzeciego korpusu. I okazało się, że w trzecim korpusie jest matka Czerwi, matka Elgon, bo już w sumie pomieszało mi się co, gdzie, jak, ale jest, okazało się, że jest to matka Elgon. Sprawdzałem później na w zapiskach. Piękny czerwi, jajeczka, młody czerw. Także wszystko zgodnie, wszystko się udało. Mamy plagę, os, coś niesamowitego. Teraz tu przywiozłem w uliku weselnym, niedaleko stąd, od pszczelarza, dwie mateczki. Jedną już podałem wcześniej, ale myślę sobie, nagram mały filmik, jak to robię. Ja po prostu, ten ulik weselny jest do zlikwidowania. Nie będzie już więcej, czyli ta mateczka razem z tymi pszczołami w klateczce będzie włożona tutaj do tego ulika, do tego odkładu. Tutaj ramki są już przygotowane, ja je wcześniej wyjąłem z tego odkładu. Następnie tutaj sprawdzam, w tej chwili likwiduję mateczniki. Zobaczę tutaj, jak to wygląda. Jeśli chodzi o mateczniki, chciałbym wam pokazać, zobaczę tylko, gdzie ja tu jestem. No, nie bardzo jest to, będę musiał to jakoś jedną ręką robić. Zostało mi jeszcze sprawdzić na tej jednej ramce. Tamte już sprawdzałem. Hop, maluszki. Tutaj nie widzę żadnego matecznika. Z tej strony też. Tam na tamtej ramce były dwa. Zlikwidowałem. Na tym uliku pierwszym pszczółki odciągnęły tych mateczników dużo więcej. Zaraz wam pokażę. To jest ta ramka, którą musiałem wyjąć, aby... Tu są te mateczniki, które odciągnęły przez dwa dni. One są tutaj. I musiałem tamtą ramkę wyjąć, żeby zmieścić na 2-3 dni tą klateczkę z tym od ulika weselnego. To wygląda tutaj w ten sposób. Mateczki nie mogę znaleźć, nie widzę jej tutaj, nie mam czasu się z tym bawić, ale cholerny świat, gdzieś mi tu weszła pod siatkę pszczółka. Filmik, ostatni filmik zakończył się tym, że mojego malucha ugryzła pszczoła w nos. Wygląda do dziś nieciekawie, jak taki mały bałwanek spuchnięty. I tak spuchnięty chodzi do szkoły. Ok, tak to wygląda. My to całe pudełko włożymy teraz, tam jest mały otwór, żeby mogły wychodzić pszczoły. Od spodu jest siateczka, żeby miały dostęp, większy dostęp powietrza. No os niesamowicie, niesamowita ilość os. W domu postawiłem pułapkę, tutaj jakoś schodzi mi, ucieka ten czas przez palce, zwłaszcza jak się złapie trochę innej roboty. A mam kilka kontraktów małych. Wstawię ją tu po prostu do środka. O, przyjdę za dzień, może za dwa. One mają tu pokarm. Miałem przekładać matkę, szukać, ale to przecież to nie ma znaczenia. I tak te pszczoły muszą zostać. Ta ramka jest zaczerwiona, w środku mała. Szkoda mi tego, to zniszczyć, pozabijać. Dlatego
No, powiedzmy, że to z mojej strony mały eksperyment. Podejrzewam, że inni robią podobnie. Okej. Pszczółki już wychodzą, one się tu zintegrują za 2-3 dni i będzie dobrze. Okej, przyniosę im jeszcze setki os. No, tak to wygląda. Teraz skończę. Mam jeszcze w planie dzisiaj Wam nakręcić jeden filmik, pokazać coś ciekawego. Myślę, że Was to zainteresuje. Na razie skończę. Podam jeszcze tylko ciasto do tych dwóch ulików. Jadę dalej. Dziś jest mój dzień wolny. Nigdzie nie jadę. Nigdzie nie będę nic robił. Muszę zrobić parę kalkulacji tylko. I to wszystko. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Ach, nakręcić filmik, pozbierać trochę ziół na spotkanie pszczelarzy, pokazać czym leczą pszczoły na wschodzie. Ach, ależ w oczy wchodzą osy. Nie pszczoły, tylko osy. I dlatego muszę nazbierać trochę ziół, to mi też zajmie z godzinkę. Dlatego serdecznie pozdrawiam, do zobaczenia. Tak wygląda cały. Reszta mojej pasieki tam za krzakami, tutaj na przyczepie, tak króciutko, o, w ten sposób, super, tych odkładów jest trochę. Chciałem jeszcze nadmienić, że przyszedł e-mail wczoraj, jest jeszcze 2 elgony do sprzedania. Obiecałem to, że jeżeli tam koledze pszczelarzowi z Polski pytał mnie o elgona, obiecałem, że sprawdzę, jak to wygląda. Przyszedł, napisałem mu wiadomość, jeśli chce, to dostanie te elgony 2. Mi są praktycznie już w tym roku niepotrzebne, ja chciałem to skończyć. Czekam jeszcze tylko na ligustikę unasiennioną gdzieś w Nowej Zelandii. Ona po prostu ciągle jeszcze do mnie nie dotarła, czyli też kolejny odkład. No i jeżeli ten kolega z Polski zrezygnuję z tych elgonów, no niestety muszę za nie zapłacić, wziąć je do siebie i też kolejne odkłady. Także no, tej roboty mi ciągle nie brakuje. Jestem, szczerze mówiąc, z tego zadowolony, że mam co robić, że nie muszę siedzieć i myśleć o tym, jak inni ręciści, i czekać na kostuchę. Serdecznie wszystkich pozdrawiam, do widzenia, cześć.